Szewc Piotr oficjalnie otwiera lokal Pomaganie przez ubieranie, gdzie można oddawać, a także pobierać ubrania całkowicie za darmo. Co ma do powiedzenia nasz lokalny bohater? Można oficjalnie przynosić rzeczy i owszem je zabierać, więc zapraszamy jaworzniani nie tylko, żeby po prostu przychodzili, wspierali innych ludzi i też po prostu zabierali te rzeczy, które są na wieszakach, na półkach, na regałach, ciuchy, buty, torebki i nie tylko. Jakie rzeczy powinni ludzie tutaj oddawać? Przede wszystkim, żeby ciuchy były zadbane, w dobrym stanie, nie jakieś napotargane, czy jakieś zmechacone, czy coś. Akcję wspomogło wiele osób, m.in. pan Dawid Bógdał, który chciał podziękować wszystkim tym, którzy się zaangażowali w pomaganie innym. Podziękowania dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich zainteresowanych tą akcją, dla tych ludzi, co udostępniają, co przynoszą rzeczy, co cały czas są z nami tutaj. Każdemu z osobna bym najlepiej jeszcze raz podziękował. Chciałbym przekazać, że na pewno jest duże zainteresowanie i chcielibyśmy oczywiście jeszcze ludzi bardziej może zmotywować do tego, żeby nam też nas wsparli, jeżeli chodzi o tutaj pomoc przy na przykład układaniu rzeczy, czy przy nie wiem, jakichś takich drobnych pracach z racji tego, że też pracujemy na co dzień i nie mamy zbyt dużo czasu, żeby poświęcać po prostu na tą akcję, to prosimy każdego, wszystkie ręce na pokład i wspólnie możemy zdziałać naprawdę dużo dobra. Zachęcamy Państwa do wspierania akcji i udostępniania informacji o tym miejscu. Czym więcej osób dowie się, że jest miejsce w Jaworznie, gdzie mogą uzyskać pomoc lub ją komuś ofiarować w postaci ubrań, tym lepiej.